Witam na moim kanale. Dziś zgodnie z prośbami, wróżba dla osób, które są w rozdrożu. Skupię się intensywnie i zaraz zobaczymy, co tutaj do ciebie wyjdzie. Jest to taki układ, który właśnie pozwala sprawdzić, co będzie, gdy ludzie są w takiej jakiejś sytuacji, która ma jakieś możliwości, kilka dróg, kiedy jest właśnie rozdrożu, kiedy nie wiadomo, co robić. Ok, karty potasowane. Rozłóżmy lewą ręką na trzy kółki. I ten układ. Dokładnie układ się tym nazywa. Zakręt życiowy. I lecimy po kolei. Te dwie karty mówią o tym, jaka jest sytuacja obecna. Więc jest tutaj umiarkowanie i as mieczy. W jakimś sensie to się troszeczkę kłóci, bo z jednej strony as mieczy oznacza taką siłę do działania, chęć przecięcia tego, a jednocześnie umiarkowanie oznacza taki spokój, kiedy człowiek jest taki troszeczkę, może troszeczkę spokojny, może troszeczkę w apatii i chciałoby się to przeciąć wszystko właśnie tym mieczem, kiedy jest potrzebna duża dawka energii, kiedy jest potrzebna jakaś taka siła, żeby wszystkie te rzeczy, z którymi sobie człowiek nie może poradzić, właśnie jakoś tak przeciąć dość intensywnie. Jak to będzie w przyszłości? Są tutaj tak, na pewno praca przyniesie jakieś duże sukcesy, ponieważ trójka monet oznacza pracę, takie zapomnienie się w pracy, kiedy człowiek czuje, że to, co robi, wykonuje dobrze i ta praca na pewno będzie przynosić efekty też finansowe, ponieważ trójka denarów też mówi o tym, że jakiś przepływ finansów będzie. Jest dziewiątka kielichów, która generalnie ta karta mówi o takiej niechęci zmian. Tu jest wszystko takie troszeczkę dualistyczne, bo z jednej strony jest taka niechęć do zmian, człowiek by się chciał zamknąć w tym, co jest, boi się szukać nowych rzeczy, a tutaj jednak dwójka mieczy sugerowałaby, że trzeba iść do przodu. Mimo, że tu jest problem z połączeniem się ze światem, jakby jest jakieś to wszystko takie niepoukładane, kiedy człowiek nie umie połączyć ze sobą różnych dziedzin swojego życia i się tak troszeczkę waha. Ale jak to będzie w przyszłości? Na pewno dobry okres, jeśli chodzi o finanse. Czwórka monet oznacza przypływ finansów, przypływ jakichś takich rzeczy materialnych. Kiedy człowiek ma te rzeczy materialne, ale jakoś niespecjalnie się chce z nimi dzielić innymi. Ostatnia karta jest bardzo fajna, ponieważ gwiazda oznacza taki, jest taka pomyślna gwiazda, kiedy idzie dobry czas, kiedy wszystko zaczyna się układać. Nawet taka troszeczkę gwiazdka z nieba, że to nie jest do końca zależne od człowieka, ale jednak zaczyna się to układać, zaczyna się czuć takie poczucie szczęścia, które tak jakby spływa z góry, jak te spadające gwiazdki. Taka to też daje dużo, dużo optymizmu, więc ogólnie cały układ jest dość pozytywny, szczególnie na samym końcu ta gwiazda daje nadzieję, że te emocje, uczucia się jak gdyby poprawią. W tym całym układzie nie było nic o miłości, więc zobaczymy, jak to będzie z uczuciami. Wybierzemy trzy karty jakby dodatkowo. Raz, dwa. Cóż, jakiejś wielkiej miłości tutaj jakby bezpośrednio nie ma, ale jest szóstka kielichów, która oznacza jakąś taką znajomość kogoś, kogo się znało w dzieciństwie, jakąś taką starą znajomość, która pozwoli się mu jakby wygadać, która tutaj jest cesarzowa, oznacza takie rozmawianie z ludźmi, powiernictwo trochę, więc tutaj ktoś bliski się nam będzie zwierzał. I król
Nie, rycerz buław oznacza, że tutaj jakiś facet ma dużą siłę, dużo ognia do działania i tutaj chciałby coś osiągnąć. Niestety tutaj taka ta osoba pytającą, czyli papieżyca to jest raczej bis, raczej taka osoba do porozmawiania, więc jeżeli tutaj chodzi o miłości, to tutaj pytająca jest raczej tą osobą, która chciałaby to wszystko utrzymać, tak jak to młodzi mówią, friendzone. Facet tutaj się będzie starał, a jego efekty trudno powiedzieć, bo tutaj jest facet, który ma dużo energii, dużo siły, dużo ognia, a jednocześnie ze strony kobiety pytającej to jest takie troszeczkę trzymanie wszystkiego na dystans, pozostawianie w sferze przyjaźni. To tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na moim.